trzymając ten, prawda, czarodziejski mikrofon i znany, pomyślałem sobie, tak wygląda podczepić się pod czyjś sukces. Serdecznie Bóg zapłać naszej orkiestrze pod pewną ręką maestro, pana Zbigniewa, pierwszym głosom w naszej parafii w mieście również dziękujemy i wszystkim, żeśmy w tym trudnym czasie otworzyli się na to orędzie, które płynie zawsze od żłóbka betlejemskiego, że nie jesteśmy sami, że odwieczny Bóg, Król Mocny, Książę Pokoju narodził się wśród nas, stał się jednym z nas i narodził się dla każdego z nas. To zawsze jest źródłem niezłomnej nadziei, pokoju, radości, tak jak pan Tadeusz mówił, w najtrudniejszych czasach kolęda była właśnie tym źródłem nadziei, rodziła zawsze łzę, wzruszenie i dawała gwarancję, że odwieczny Król Pokoju ostatecznie zwycięży i do Niego należy ostatnie zdanie. Bóg zapłać, szczęść Boże. No tak, żeście nas rozgrzeli, że niektórzy pootwierali drzwi, bo taka się ciepła zrobiła atmosfera, ale jako proboszcz odpowiedzialny przed parafią, przed biskupem za finanse, będę mówił zawsze i nieustannie, że drzwi w zimę trzeba zamykać. Brawo dla księdza proboszcza. Szanowni Państwo, tymi oklaskami dają nam Państwo do zrozumienia, żeby jeszcze raz na do widzenia zakolędować. Hej, dzień narodzenia! Zaśpiewajmy, drodzy Państwo, wszyscy razem.